Rusza akcja Żółta Kartka dla Truciciela. Leszno wypowiada w ten sposób wojnę tym, którzy palą niskiej jakości opałem i śmieciami. Widzisz dym zasnuwający okolicę? Reaguj. Wlep sąsiadowi żółtą kartkę albo zawiadom Straż Miejską. Specjalne żółte kartki, które na podobieństwo tych stosowanych na piłkarskich boiskach mają być ostrzeżeniem dla tych, którzy palą w piecach nie tym, co powinni, będą rozdawane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i w różnych miejskich instytucjach. Przez cały rok Leszczyńska Straż Miejska prowadzi regularne, intensywne kontrole zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, problemem jest nie tylko używanie niskiej jakości opałów, często spowodowane koniecznością oszczędności z powodu trudnej sytuacji materialnej. Wśród trucicieli nie brakuje pomysłowych, którzy do piecy potrafią wrzucić np. nasączone olejem silnikowym liście, lakierowane płyty wiórowe, stare parasole, plastikowe butelki, kolorowe gazety, zużyte buty czy opony, a nawet podkłady kolejowe. Strażnicy mają prawo w dowolnym momencie wejść do kotłowni i sprawdzić zawartość pieca, a nawet pobrać próbki do analizy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po raz pierwszy zwykle ograniczają się do pouczenia. W 7 na 10 przypadków to skutkuje, w przypadku szczególnie opornych i recydywistów nakładane są mandaty.